Szanująca się para żołn w pobliżu skarpy z przyszłym gniazdem posiada własną grzędę. Zwykle jest to suchy patyk, najlepiej poziomy i koniecznie z widokiem na mieszkanie. O wyborze grzędy decyduje samica. Gdy znajdzie odpowiednią gałąź, oczekuje tam na partnera dolatującego z pokarmem. Ptak ląduje na grzędzie i ogłusza schwytaną ofiarę energicznymi uderzeniami. W szczególny sposób są oprawiane owady wyposażone w żądło. Najpierw są unieruchamiane, a następnie ptak zręcznie pociera odwłokiem ofiary o gałąź w celu pozbycia się jadu zawartego w gruczole żądła. Żołny łowią tylko owady latające, od uskrzydlonych mrówek do tak dużych ofiar jak ważki z rodziny żagnicowatych.